Silnik pracuje bez zarzutów, jedynie czasami na zimnym przeruszaniu z miejsca sporadycznie słyszalny głośniejszy klekot przez 3-4 sekundy przy dodawaniu obrotów, potem całkowicie ustaje. Silnik posiada 4 sztuki świec z czujnikiem sprężania, aktualnie 2 niesprawne od 3 lat. Check engine w przeciągu używania nie wyskakiwał, ale jeśli podłączy się komputer, wyskakują 2 błędy od czujników świec żarowych. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Sprawdzimy, w jakiej kondycji jest olej, który w nim pracował. Przesyłka dotarła bezpiecznie. W środku znajdują się następujące pozycje. Łukasz przysłał próbki z 2 samochodów. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zestawem powiązanym z Oplem Insignią. Próbka numer 1 to olej świeży. Próbka numer 2 to olej przepracowany. Próbka numer 3 to olej przepracowany wraz z płukanką. Szczegóły w dalszej części filmu. I tutaj bardzo ważna adnotacja. Łukasz namieszał trochę z opisem próbek, bo w rzeczywistości w środku nie jest valvoline, tylko motul. Cytując jego odpowiedź z maila, olej to motul na 100%, musiałem z pośpiechu inaczej wpisać, bo też w drugim samochodzie mam valvoline. Zatem wprowadzamy korektę na próbkach. Test bibułowy został wykonany zanim to sprostowanie otrzymałem. Zatem nie dziwcie się proszę, że test bibułowy zawiera nazwę oleju valvoline 5W30. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Opel Insignia, 2010 rok produkcji, silnik 2.0, silnik A20 DTH EcoFlex. W dowodzie wbite 130 koni mechanicznych, choć Łukasz napisał, że wie doskonale, że ten kod silnika pokazuje jako 160 koni. W tym miejscu prezentowane są podstawowe informacje o właścicielu samochodu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Do samochodu zalany został olej Motul 8100 X Clean Plus 5W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie były stosowane żadne dodatki. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 15 500 km. 80% eksploatacji to trasa, 20% miasto. Dominują odcinki przekraczające 20 km. W tygodniu robi 200 km w trasie i około 20 km jazda po mieście. Olej eksploatowany przez 5 miesięcy, brak dolewek. Łukasz zastosował po pobraniu próbki oleju płukankę Liqui Moly. Info dodatkowe od Łukasza. Samochód w posiadaniu od 4 lat. Jazda raczej rozsądna, na zimnym jest oszczędzany. DPF wypala się co około 1200 km. Dzięki zamontowaniu diody wskazującej wypalanie DPF-a, raczej nie zdarza się, żeby samochód został zgaszony podczas wypalania. Najczęściej wypala się w trasie na drodze ekspresowej w ciągu 20 km. Silnik pracuje bez zarzutów, jedynie czasami na zimnym przeruszaniu z miejsca sporadycznie słyszalny głośniejszy klekot przez 3-4 sekundy przy dodawaniu obrotu, potem całkowicie ustaje. Silnik posiada 4 sztuki świec z czujnikiem sprężania, aktualnie 2 niesprawne od 3 lat. Check engine w przeciągu używania nie wyskakiwał, ale jeśli podłączy się komputer, wyskakują 2 błędy od czujników świec żarowych. Mimo to przez ten okres nie zauważyłem ani wyższego spalania, ani złej pracy silnika. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania oraz obserwowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego. Zapraszam.
Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 71,8 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 169. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta. Otrzymujemy wysoką zgodność wyników, szczególnie w odniesieniu do wartości w temperaturze 100 stopni Celsjusza oraz wskaźnika lepkości. Pora na olej przepracowany. Przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 69,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 12 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 170, a to oznacza, że otrzymano bardzo dobre wyniki znajdujące się w przedziale akceptowalnym. Zmiany poniżej 3% należy uznać za bardzo dobry stan. Pora na olej przepracowany wraz z płukanką. Zapraszam do wspólnego monitorowania poszczególnych kroków. Lepkość dla oleju przepracowanego wraz z płukanką jest następująca: 54,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 10,3 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 182, a to oznacza, że otrzymano bardzo mocną zmianę lepkości po dodaniu płukanki. W niższej temperaturze obserwujemy spadek lepkości ponad 20%. Przechodzimy do testu bibułowego. Dziękuję firmie Motor Checkup za udostępnienie testów do badań. W pierwszej kolejności aplikacja na bibułę i kilka zdjęć, a za chwilę komentarz do wyników. W ramach ciekawostek doświadczalnych możemy porównać wyniki otrzymane przy zastosowaniu testów od MCU oraz standardowej bibuły. Zachęcam do dzielenia się swoimi obserwacjami w komentarzach pod filmem. Celem ułatwienia analizy wyniku z testu bibułowego możecie skorzystać z filmu, który szczegółowo opisuje, na co zwracać uwagę przy analizie otrzymanej plamy. Link w opisie do tego filmu. Wynik dla dzisiejszego oleju oglądamy na tle innych olejów, które były badane w tym samym czasie. O nich były lub będą kolejne odcinki. Można zauważyć, że spośród wszystkich testów dla silników wysokoprężnych test z dzisiejszego odcinka wygląda całkiem dobrze. Można rozróżnić dwa wewnętrzne okręgi, co w przypadku olejów z diesli nie zawsze jest łatwym zadaniem. Wydaje się, że jakość ogólna tego oleju jest uplasowana w środku skali. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, co pojawiło się w oleju w wyniku eksploatacji. Analizując zarejestrowane widmo, w pierwszej kolejności podkreśliłbym dużą zawartość sadzy w oleju, następnie dość dużą degradację dodatków oraz bazy olejowej, stan ostrzegawczo krytyczny, nitrooksydacja, oksydacja, sulfonowanie na akceptowalnych poziomach. Podsumowując, otrzymano bardzo dobre wyniki w teście lepkościowym, podczerwieni oraz w teście bibułowym stan ostrzegawczy. Wydaje się, że 15 000 km jest adekwatnym przebiegiem do wymiany oleju w tym przypadku. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Jeśli materiał był dla Was interesujący, zostawcie ślad w komentarzu, łapkę w górę, koniecznie zobaczcie inne testy na kanale. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu.
W sposób szczególny zapraszam do eksperymentowania zwolenników long life'ów. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!